wszystkich na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Witam Panią Przewodniczącą Radnych Komisji, witam Panią Mecenas, witam mieszkańców, którzy przyszli na dzisiejsze posiedzenie Komisji. Przeczytam porządek posiedzenia. Otwarcie posiedzenia. Punkt drugi. Ponowne rozpatrzenie skargi Państwa Marii i Ryszarda Dąbrowskich. Wolne wnioski, zamknięcie posiedzenia. Kto jest za przyjęciem porządku posiedzenia? Dziękuję bardzo. Przepraszam bardzo. Jeszcze punkt drugi. Po otwarciu posiedzenia będzie przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. Kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniego komisji bez odczytywania? Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu trzeciego. Ponowne rozpatrzenie skargi Państwa Marii i Ryszarda Dąbrowskich. W dniu 18 lutego 2016 roku wpłynęło do Rady Miejskiej zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego przez Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie dotyczącego kontroli legalności uchwały Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 26 sierpnia 2015 roku. Pierwsze, może troszeczkę tak sięgniemy w celu przypomnienia. Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej w przedmiocie rozpatrzenia skargi Państwa Dąbrowskich odbyło się w dniu 7 września 2015 roku, na którym dokonano analizy dokumentów i wyjaśnień Pani Burmistrz. Skarga na działalność zastępcy burmistrza i podległych mu pracowników została złożona do burmistrz dnia 24 lipca 2015 roku przez pana Ryszarda Dąbrowskiego i dotyczyła, cytuję, naruszenia prawa polegającego na zajęciu terenu prywatnego mojego. Burmistrz odpowiedziała panu Ryszardowi Dąbrowskiemu pismem z dnia 28 lipca, że 2015 roku, że nie jest on podmiotem uprawnionym do złożenia skargi, ponieważ właścicielką wspomnianych działek jest Maria Dąbrowska, jego żona. W piśmie z dnia 31 lipca 2015 roku, podpisanym przez pana Ryszarda Dąbrowskiego i panią Marię Dąbrowską do burmistrz, pani Maria wnosiła o rozpatrzenie skargi i informowała, że jej mąż jest pełnomocnikiem w sprawach z Urzędem Miasta i Gminy w Rabce Zdroju. 7 sierpnia 2015 roku burmistrz wezwała pana Ryszarda Dąbrowskiego na podstawie artykułu 64 paragraf 2 w związku z artykułem 33 paragraf 2 i 3 KPA o, cytuję, uzupełnienie skargi o oryginał lub urzędowo poświadczony podpis pełnomocnictwa strony w imieniu, w którym pan działa. Burmistrz również poinformowała, że wzywa się o powyższe uzupełnienie skargi w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia skargi bez rozpoznania. W piśmie z 11 sierpnia 2015 roku Państwo Dąbrowscy podtrzymali swoje stanowisko wyrażone we wcześniejszym piśmie z dnia 31 lipca 2015 roku. Burmistrz pismem z 14 sierpnia 2015 roku poinformowała, że pozostawia skargę bez rozpoznania z uwagi na brak uzupełnienia przedmiotowej skargi o oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. 28 października 2015 roku została podjęta uchwała nr 14/150/15 Rady Miejskiej w Rabce Zdroju w sprawie rozpatrzenia tejże skargi i skargę tą uznano za bezzasadną. 14 grudnia 2015 roku do Rady Miejskiej wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody małopolskiego z dnia 10 grudnia stwierdzające nieważność uchwały
nr 14 łamane przez 105 przez 15 z dnia 28 października 2015 roku w wyżej wymienionej sprawie. Na posiedzeniu 13 stycznia 2016 roku Komisja Rewizyjna ponownie rozpatrywała skargę z dnia 26 sierpnia. Komisja Rewizyjna zapoznała się z powyższym rozstrzygnięciem nadzorczym wojewody, w którym zwrócono uwagę, iż uzasadnienie powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o treści artykułu 239 KPA. Wojewoda zwrócił uwagę, iż artykuł 221 paragraf 3 KPA wskazują na wymóg uzyskania zgody innej osoby na złożenie w istocie w jej imieniu skargi, jednakże kodeks nie stanowi, iż winno to mieć miejsce w drodze pełnomocnictwa czy w formie urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa strony. Podkreślił, że z treści dalszej korespondencji kierowanej do burmistrza Rabki-Zdroju można wywieść, iż taka zgoda osoby trzeciej została wyrażona. Z takim stanowiskiem nie zgodził się zastępca burmistrza obecny na komisji i przedstawił komisji rewizyjnej opinię prawną wyrażoną przez kancelarię adwokacką adwokata Mateusza Bochacika, z której to wynika, że faktem jest, iż zgodnie z artykułem 221 paragraf 3 KPA skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osobie za jej zgodą. Osoba wnosząca skargę musi legitymować się jedynie interesem faktycznym i nie musi posiadać interesu prawnego we wniesieniu skargi. Powyższe uwagi nie oznaczają jednak, że w sprawie skargowej osoba występująca w imieniu innej osoby, tutaj właściciela działki nr 1112, jest bezwarunkowo uprawniona do wniesienia takiej skargi. Na etapie wnoszenia skargi pan Ryszard Dąbrowski, który bezspornie nie był właścicielem działki nr 1112, nie wykazał, iż faktyczny właściciel wyraził zgodę na wniesienie skargi w jego imieniu. Istotnie artykuł 221 paragraf 3 KPA nie wymaga wprost legitymowania się pełnomocnictwem w przypadku złożenia skargi w imieniu innej osoby. Tym niemniej, jeżeli organ ma wątpliwość, czy wnoszący skargę czyni to za jego zgodą, może wezwać autora skargi do wykazania tego faktu, na przykład poprzez przedłożenie pełnomocnictwa. Takie też wezwanie w trybie artykułu 64 paragraf 2 KPA ze stosownym pouczeniem o skutkach nieuzupełnienia braków zostało do pana Ryszarda Dąbrowskiego skierowane. Organ nie tylko mógł, ale był zobowiązany zastosować się do treści wskazanego w wezwaniu pouczenia o pozostawieniu skargi bez rozpoznania w związku z powyższymi uwagami. Kolejna skarga z dnia 26 sierpnia 2015 roku w części odnoszącej się do rzekomo nieprawidłowego postępowania pani burmistrz w sprawie wcześniejszej skargi była oczywiście bezzasadna z przyczyn, o których mowa wyżej. Zastępca burmistrz wyjaśnił również, że skarga złożona przez pana Ryszarda Dąbrowskiego na niego i podległych mu pracowników dotyczyła naruszenia prawa własności żony pana Ryszarda Dąbrowskiego, polegającego na wejściu ponad pół metra w głąb terenu. Zastępca burmistrz wyjaśnił, że prace były wykonywane na drodze będącej we władaniu gminy. Polegały one na uzupełnieniu ubytków nawierzchni drogi tuczniem oraz na zasypaniu wystających elementów stalowych pozostałych po usuniętych słupkach ogrodzeniowych, które stanowiły zagrożenie dla korzystających z drogi. Nadmienić należy, że słupki ogrodzeniowe usunął pan Ryszard Dąbrowski zgodnie z wyrokiem sądu. Prace przez urząd były wykonane na liczne interwencje mieszkańców osiedla. Po zgłoszeniu przez pana Ryszarda naruszenia prawa własności jego żony, pracownicy urzędu przybyli na miejsce zgłoszenia interwencji i polecili wykonawcy usunięcia tucznia,
wysypanego na teren pana Dąbrowskiego. Komisja rewizyjna nie wydała opinii w sprawie skargi z dnia 26 sierpnia ze względu na to, że radni mieli różne stanowiska prawne w przedmiocie sprawy. Członkowie komisji rewizyjnej zawnioskowali, aby skargę rozpatrzyć ponownie na następnym posiedzeniu komisji rewizyjnej. Jako przewodnicząca zwołałam 14 stycznia 2016 roku posiedzenie komisji na dzień 19 stycznia 2016 roku. 15 stycznia 2016 roku do Rady Miejskiej w Radce Zdroju wpłynęło pismo od burmistrz, w którym informuje, że po zapoznaniu się z rozstrzygnięciem nadzorczym wojewody małopolskiego z dnia 10 grudnia 2015 skarga na działanie zastępcy burmistrza i pracowników mu podległych została w dniu 15 stycznia 2016 roku rozpatrzona i uznana za bezzasadną. Komisja rewizyjna na posiedzeniu 19 stycznia 2016 roku rozpatrzyła ponownie skargę państwa Dąbrowskich, zapoznając się z pismem od burmistrz, z którego wynikało, że skarga została przez nią rozpatrzona. Wobec powyższego komisja rewizyjna wystąpiła do Rady Miejskiej w Radce Zdroju o uznanie skargi za bezzasadną, co zostało potwierdzone uchwałą Rady Miejskiej w Radce Zdroju numer 18/137/16 z dnia 27 stycznia 2016 roku i skargę tę uznano za bezzasadną. 18 lutego 2016 roku do Rady Miejskiej w Radce Zdroju wpłynęło zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego dotyczącego kontroli legalności uchwały tej właśnie numer 18/137/16 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 26 sierpnia 2015 roku. W toku oceny nadzorczej tej uchwały organ nadzoru zakwestionował brak uzasadnienia prawnego w związku ze stanowiskiem Rady Miejskiej w Radce Zdroju co do rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza oraz odniósł się do zapisu umieszczonego w załączniku nr 1 przytoczonej uchwały, że w uzasadnieniu artykuł 229 punkt 3 KPA został błędnie przywołany. Na sesji 24 lutego radni zostali zapoznani z treścią powyższego zawiadomienia oraz przegłosowali wniosek, że zgadzają się z zastrzeżeniami organu i na najbliższej sesji planowanej na 30 marca 2016 roku podejmą uchwałę zmieniającą uchwałę numer 18/137/16 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 26 sierpnia 2015 roku. Przepisy KPA nie stanowią jasno kwestie granicy między przepisami postępowania skargowego a postępowania administracyjnego, choćby w kwestii przedkładania pełnomocnic. Istotnie, zgodnie z artykułem 221 paragraf 3 KPA, nie wymaga wprost legitymowania się pełnomocnictwem w przypadku złożenia skargi w imieniu innej osoby. Tym niemniej, jeżeli organ ma wątpliwość, czy wnoszący skargę czyni to za zgodą osoby, w imieniu której składa skargę, może wezwać autora skargi do wykazania tego faktu, na przykład poprzez przedłożenie pełnomocnictwa. Takie też wezwanie w trybie artykułu 64 paragraf 2 KPA ze stosownym pouczeniem o skutkach nieuzupełnienia braków zostało do pana Ryszarda Dąbrowskiego skierowane. W świetle przepisów nieuzupełnienie braków formalnych w ustalonym terminie obliguje organ do pozostawienia podania w przypadku skargi bez rozpoznania, co też burmistrz uczyniła.
Wojewoda w rozstrzygnięciu nadzorczym wyraźnie wskazał, że jeśli chodzi o zgodę na zniesienie skargi w imieniu innej osoby, to przepis artykułu 221 paragraf 3 KPA nie wymaga pełnomocnictwa. Analizując całokształt sprawy, należy podkreślić, że w powyższej sprawie nie było złej woli burmistrz, bo podjęte zostały przez nią działania mające na celu rozpatrzenie skargi na zastępcę burmistrza i podległych mu pracowników. Nie było w tych działaniach bezczynności, ponieważ pani burmistrz opierała się na opinii prawnej. Podjęte zostały również działania opisane powyżej, mające na celu usunięcie naruszenia prawa własności. W ostateczności skarga została przez burmistrz rozpatrzona 15 lutego 2016 roku, ponieważ takie pismo wpłynęło do komisji rewizyjnej. Komisja rewizyjna stwierdza, że w uzasadnieniu uchwały Rady Miejskiej w Radce-Zdroju z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 26 sierpnia 2015 roku został niewłaściwie przywołany artykuł 229 punkt 3 KPA, który odnosi się tylko do właściwości organów do rozpatrywania skarg, z którego wynika, że organem właściwym do rozpatrzenia skargi na wójta, burmistrza i kierowników jednostek organizacyjnych jest Rada Gminy. W pozostałym zakresie skarga z dnia 26 sierpnia 2015 roku Państwa Dąbrowskich wykraczała zaś poza katalog spraw objętych artykułem 227 KPA, bowiem postępowania, które są przedmiotem sporu, czy to w postępowaniu administracyjnym, czy sądowo-administracyjnym, nie mogą podlegać ocenie w ramach postępowania skargowego. Dlatego też, jako przewodnicząca, uważam, że skarga jest bezzasadna. Proszę bardzo, czy może pani mecenas? Proszę. Może z komisji najpierw, bo rozumiem z pani wypowiedzi pani przewodniczącej, że rozpatrujemy tutaj po raz kolejny tą skargę, tą sprawę Państwa Dąbrowskich, idzie to wszystko w kierunku znowu uznania skargi za bezzasadną. No nie wiem, znowu narażamy się na kompromitację. Bo po raz kolejny, już któryś chyba czwarty czy piąty raz rozpatrujemy bardzo prostą sprawę i znowu dążymy do tego, żeby ocenić coś, co było jasne i proste, jako znowu niezasadne. Oczywiście pani tutaj przytoczyła po kolei, pani przewodnicząca przytoczyła tutaj po kolei, jaki był proces odpowiedzi pani burmistrz na skargę Państwa Dąbrowskich i nie mogę się zgodzić z tym, że nie było tutaj złej woli pani burmistrz. No jak można tak twierdzić? Analizując te wszystkie dokumenty, tak jak to przedstawiałem poprzednio na każdej komisji rewizyjnej na sesji i udowadniałem, pani burmistrz nie zastosowała się do przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, jeśli chodzi szczególnie o rozdział, który mówi, jak należy zachować się w przypadku skarg, które wpływają do urzędu. Podniósł to, podkreślił i przyznał nam rację wojewoda w rozstrzygnięciu nadzorczym, że dokument, jaki pani burmistrz wymagała od państwa Dąbrowskich, to jest pełnomocnictwo, oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa strony, w imieniu której działał pan Dąbrowski, nie jest wymagany w tym postępowaniu. Jest wyraźnie napisane i wojewoda podkreślił, że w tej sprawie można wywieźć, że taka zgoda osoby trzeciej została wyrażona. Było to wyrażone na piśmie przez żonę pana Dąbrowskiego, która podpisała się i powiedziała, że proszę traktować pana Dąbrowskiego jako mojego pełnomocnika. Przecież jest tam podpis, jest wszystko. Jak można tutaj jeszcze
mieć, mówić o jakiejś wątpliwości organu, czy to jest ta zgoda tej osoby, czy nie zgoda. Skoro jest zgoda na piśmie napisana przez, przez żonę i pisze, że ta żona, że proszę uznać pana Dąbrowskiego jako pełnomocnika, no to ja nie rozumiem, dlaczego organ ma tutaj jeszcze jakieś wątpliwości. Występuje o opinię prawną niezależnego jakiegoś prawnika, co dla mnie już jest w ogóle kuriozalne. Płacimy za to pieniądze i opieramy się też na, i teraz opieramy się na tej opinii prawnej, która zawiera według mnie szereg też proceduralnych błędów i jest, uważam, napisana tendencyjnie. Co jeszcze chciałem podkreślić? Wszczęcie postępowania przez wojewodę nie oceni, wojewoda w swoim tym postępowaniu, które wszczął, nie rozstrzygnął jeszcze wszystkich kwestii. Podniósł dwie rzeczy, rzeczywiście, że nie było uzasadnienia prawnego i prawnego w uzasadnieniu, tak, faktycznego. I tam jeszcze był błąd w zapisie, jeżeli chodzi o powołanie się na artykuły z KPA. Były błędnie przywołane. Ale nie możemy też patrzeć, że po 6 miesiącach pani burmistrz nagle rozstrzygnęła tą skargę w jakiś sposób, że ona jest niezasadna, już nie mówiąc, że korespondencja, która trafiła do wnioskodawcy, była lakoniczna w postaci jednego zdania, a nie opisu, dlaczego ta skarga jest na pracowników bezzasadna. My się tym nie zajmujemy. To jest rzeczywiście sprawa pani burmistrz. Pani burmistrz powinna sobie tą sprawę załatwić. My jako komisja rewizyjna zajmujemy się nad rozstrzygnięciem, czy skarga na burmistrz była zasadna, czy była niezasadna. No i skoro wojewoda podniósł, że pani burmistrz jednak błędnie prowadziła to postępowanie, bo wymagała coś, czego nie powinna wymagać, a ostatecznie pani burmistrz zakończyła to postępowanie rozpatrzeniem tej skargi, pozostawieniem tej skargi bez rozpatrzenia, no to uważam, i tak jak uważałem wcześniej, że skarga na pani burmistrz jest zasadna. I nad tym się zastanówmy, żebyśmy znowu nie skompromitowali się w oczach wojewody. To wojewoda będzie oceniał nasze działanie, a nie będzie się opierał, nie będzie brał pod uwagę jakichś opinii prawnych, które pan burmistrz zniesie na zewnątrz. Bo opinia jedna prawna może być w takim kierunku, druga opinia, którą by się powołała, może być w całkiem innym kierunku. Opinie prawne są różne. Natomiast organem nadzorczym dla nas jest wojewoda. Ja uważam, tak jak wcześniej też to podnosiłem, i proszę zobaczyć, pierwsza uchwała została uchylona. Następna uchwała, którą podjęliście Państwo, też jest wątpliwa i dalej brniemy w to samo, że znowu skarga jest zasadna. No czym to uzasadnimy? Uzasadnić się. Ja uważam, że jest to po prostu już farsa na taką skalę, żeby z prostej sprawy już czwarte posiedzenie komisji rewizyjnej poświęcać i pieniądze podatników na, wydaje mi się, prostą sprawę. Takie jest moje zdanie jako członek komisji rewizyjnej i tutaj podnoszę, aby uznać skargę za zasadną. Ja już jako radny powiem tutaj. Czy ta sprawa o tą drogę jest warta tego, no nie wiem jak to nazwać, zachodu w ogóle? Pan Dąbrowski postawił ogrodzenie i był wyrok sądowy, że ma usunąć. I to chodzi o pół metra, że ktoś żwiru wysypał? Gdzie, jaki to jest interes społeczny? I radni siedzą tutaj, marnują czas na wyjaśnianie takich głupot. Jest sprawa w sądzie, niech sąd rozstrzygnie sprawę do końca. A nie, żeby my się tutaj zajmowali takimi procedurami, bo najważniejsze są procedury. A ludzie nie są ważni, ani
czy ta droga będzie przejezdna, czy nie przejezdna, czy ludzie przecinają opony na tych poucinanych słupkach. To jest nieważne. Najważniejsze są procedury tutaj. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś chce zająć? Proszę, panie Czesiu. O ile był tam ten żwir nasypany, to Urząd Miasta zgarnął ten żwir. Nie ma żadnej szkody. Zaraz po interwencji pana Dąbrowskiego, pani zastępca burmistrza wysłał pracowników, którzy zwrócili się z prośbą do wykonawcy, który tam tą drogę naprawiał, wysypywał tuczniem, i szkoda została zniwelowana. Natomiast jeżeli pani burmistrz dostała pismo od pana Ryszarda i okazuje się, że właścicielem działki nie jest pan Ryszard, to zgodnie z artykułem właśnie 64 paragraf 2 w związku z artykułem 33 miała takie prawo zwrócić się o pełnomocnictwo. I nie stało nic na przeszkodzie, żeby takie pełnomocnictwo pan Ryszard przedstawił. I myślę, że nie chodziło tutaj o to, żeby pani burmistrz nie reagowała, bo na wszystkie odpowiedzi, na wszystkie pisma, które były kierowane do burmistrz, na pisma były dane odpowiedzi. Jest z nami tutaj pani mecenas. Bardzo proszę panią o ocenę prawną. Jeśli można, chciałabym się odnieść właśnie do pisma z 30 lipca 2015 roku, gdzie jest wprost napisane: wnoszę o rozpatrzenie skargi mojego męża, Ryszarda Dąbrowskiego, mojego pełnomocnika. Z żadnego przepisu KPA nie wynika, że w sprawach spadkowych pani burmistrz nie miała prawa stosować przepisów KPA, wszystkich, w tym również działu drugiego. Miała prawo, skoro pani poprosić o pełnomocnictwo, tak jak to mówi artykuł 64 paragraf 2 w związku z 33 paragraf 2 i 3, i wręcz była zmuszona zastosować rygor w przypadku niedoręczenia tego pełnomocnictwa. Proszę bardzo. Chciałem panią prawnik zapytać. Zwłaszcza, że o jakich pani tutaj sprawach spadkowych mówi, bo to nie ma. Skargowych. Przejęzyczenie. Natomiast przecież jak pani mecenas analizowała te dokumenty, wojewoda w swoim rozstrzygnięciu nadzorczym, później w późniejszych pismach, wyraźnie podkreślał, że takiego pełnomocnictwa nie wymaga się w postępowaniu skargowym, i tak też ten paragraf KPA mówi wyraźnie, że tego procesu nie powinno się wymagać. W innych postępowaniach owszem, ale w tym postępowaniu tego się nie wymaga, i myślę, że pan, że wojewoda, który ma nadzór tutaj nad nami, no chyba wie, co pisze, i wyraźnie to napisał, że to, co pani przeczytała teraz z pisma pana Dąbrowskiego, można wywnieść, że taka zgoda została udzielona. No przecież wojewoda nam nie powie, że było inaczej. A my dalej po prostu brniemy w coś. Tylko tutaj skupiamy się członkowie na tym, czy tam było wysypane żwir, czy było wysypane, czy to posunęła pani burmistrz, czy nie. My się tym nie zajmujemy. To, jak powiedziałem, jest sprawa pani burmistrz. Jak po prostu rozstrzyga tutaj kwestie, które do niej należą. My mamy się tylko jedną rzeczą zająć. Czy to postępowanie, które pani burmistrz odpowiadała tutaj w tym postępowaniu panu Dąbrowskiego na jego skargę, czy to było właściwe, czy było niewłaściwe. I tylko tyle. Nas nie interesuje, czy ktoś tam usunął ten żwir, czy te słupki były prawidłowe, czy nieprawidłowe. My jako Rada tym się nie zajmujemy. Tutaj jest rozstrzygnięcie, podjęcie decyzji o rozstrzygnięciu skargi, czy na burmistrz, czy ona jest zasadna, czy niezasadna. No ja jeszcze się w postępowaniu w swojej karierze nie spotkałem, żeby po prostu rozstrzygać meritum, jak jest konkretna skarga na konkretne działania. Patrzymy na papiery,
czy zostały one rozstrzygnięte, czy one zostały prawidłowo rozpatrzone, czy skarga została załatwiona, a tutaj z tego wynika, że skarga została pozostawiona bez rozpatrzenia ze względu na to, że burmistrz nie otrzymała pełnomocnictwa, którego nie musiała, które nie musiała, nie powinna występować, tylko powinna tą skargę załatwić, odpisać, uzasadnić i tak dalej. Ja nie uważam. I tylko na tym powinniśmy się skupić, nie na merytoryce. Ale artykuł ja jeszcze raz, żebym mogła, chciałabym podkreślić, że z żadnego przepisu prawa nie wynika, że tych przepisów o pełnomocnictwie się w postępowaniu skargowym nie stosuje. Nie było dołączone pełnomocnictwo do pisma. Pani burmistrz wystąpiła o pełnomocnictwo i zastosowała rygor, tak jak stanowi KPA artykuł 64, paragraf 2. Ale przepisy też nie wskazują, więc działanie nie było bezprawne. Musimy żądać o pełnomocnictwo. Ale powoływali się, były wątpliwości, ale jak? Wystąpiła. Jakie wątpliwości? W piśmie z 30 lipca... Pani Dąbrowska, żona pana Dąbrowskiego, wyraźnie napisała w piśmie: proszę traktować mojego męża jako pełnomocnika. No już momencie. Sama pani mecenas ale pełnomocnictwo nie było. Więc pani burmistrz wezwała zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o doręczenie, tak jak stanowi KPA, oryginału lub urzędowego poświadczonego odpisu pełnomocnictwa strony, w imieniu której pan działał. To nie zostało doręczone, w związku z tym zastosowała rygor, tak jak stanowi kodeks postępowania administracyjnego, czyli pozostawiła bez rozpoznania. Działała w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Dobrze, no myślę, że szanowna komisja ma tu już swoje zrobione na ten temat. Ja myślę, że ja już nie będę więcej się produkował i próbował udowadniać rację, bo to należy będzie do wojewody w zakończeniu postępowania tego skargowego. Natomiast tak podkreślałem wcześniej, uważam, że skarga jest zasadna. Wojewoda to już potwierdził, jak gdyby też, uchylając poprzednią uchwałę. Ja tylko proszę szanowną komisję i później będę też prosił Radę, żebyśmy po prostu się pod rozsądnie ustawili. Jeżeli znowu ta uchwała zostanie uchylona z takiego powodu, chociażby jakby, bo teraz bronicie państwo tego pełnomocnictwa, co wojewoda już według mnie określił w swoim wcześniejszym uchyleniu uchwały. Takie jest moje zdanie jako członka komisji. Uważam, że pani burmistrz, tak jak każdy z nas urzędników, ma działać w zakresie prawa z korzyścią dla strony, która o to występuje, bo po to jesteśmy. Wszyscy urzędnicy. Pani burmistrz, ja, państwo. Mamy działać dla dobra ludzi i w ich imieniu. A tutaj, jeżeli ktoś mi mówi, że nie było złej woli pani burmistrz, to według mnie jest jakieś pomylenie w gruncie. No ale to jest moje zdanie. Ja jeszcze chciałam tutaj podkreślić, że w uwagach nadzoru wojewody nie było wprost powiedziane, że nie był przytoczony artykuł 64. Nie było, tutaj był podniesiony, źle przywołany artykuł 229. Artykuł 64 w ogóle tutaj nie brał udziału. Tak. Pan wojewoda tego nie musiał przytaczać. Pan wojewoda przytaczał przepis artykułu 221 paragraf 3, tak, który odnosi się do postępowania skargowego. Tak. Wyraźnie napisał, no przecież możemy to przytoczyć. Jednak zaznaczenia wymaga, iż przepisy właśnie tego paragrafu wskazują na wymóg uzyskania zgody innej osoby na złożenie skargi. Tak, czyli wymóg uzyskania zgody innej osoby, czyli to, co uznał, 64. Nie 64, nie mieszajmy artykułów. Nie mieszajmy artykułów. Ten artykuł mówi, że wskazują na wymóg uzyskania zgody innej osoby na złożenie
istocie w jej imieniu skargi, jednakże kodeks nie stanowi, iż winno to mieć miejsce w drodze pełnomocnictwa, czy w formie urzędowo poświadczonego podpisu pełnomocnictwa strony. W przedmiotowej sprawie, jak wynika z treści dalszej korespondencji kierowanej do burmistrza Rabki Zdroju, można wywieźć, iż taka zgoda osoby trzeciej została wyrażona. Na powyższe wskazują chociażby podpisy tej osoby umieszczone na pismach. No to jest, są słowa wojewody. Ja nie wiem, dlaczego Państwo macie tutaj jeszcze wątpliwości. Brniemy w coś niepotrzebne. Przecież to nie chodzi o to, żebyśmy udowadniali za każdym razem, że coś jest zrobione źle. No po raz kolejny uchwała będzie uchylona? Być może, ja nie wiem. Ale któryś raz z kolei mamy rację. Więc to powinno Państwa też zastanowić. 20 lat pracuję w samorządzie. Jakbym nie miał jakiegoś przekonania w tym kierunku, to bym się nie odzywał, tylko Wam przyznał rację. Ale jak widzicie Państwo, pierwsza uchwała została uchylona właśnie z takich przyczyn. A my dalej brniemy w to samo. Jest tutaj Pani radca prawny, niech się wypowie dla komisji, czy faktycznie może wojewoda znowu uchylić tę uchwałę naszą, czy nie? Ale to takie pewności nie mamy, Pani prawni też takiej pewności nie będzie mieć. No to jak nie mamy ani my, ani ty, to będziemy czekać. No ale to proszę Państwa, to przecież nie możemy też zakładać, że 100% jak zadecyduje wojewoda. Ja Państwu przestawiam argumenty. Przecież Państwo te argumenty też widzicie. Jeżeli można, to ja proszę o 10 minut przerwy. Otwieram posiedzenie Komisji Rewizyjnej po przerwie. Czy jeszcze chciał ktoś zająć stanowisko w sprawie skargi? Może ja. Bo tak, nie jestem ani prawnikiem, ani nie jestem też pracownikiem urzędu z 20-letnim stażem, jak to kolega powiedział. Ale moje zdanie jest takie, że jeżeli na każde pismo strony została przez Panią również wysłana odpowiedź, dlatego uważam, że ta skarga na burmistrz jest bezzasadna, dlatego że wszystkie procedury zostały wykonane. Nie wiem, tym bardziej, że mamy opinię dwóch prawników. Więc jeżeli ktoś, tak, ja na przykład nie do końca znam się na tym, na czym to polega, ale jeżeli ma opinię jednego prawnika, później drugiego prawnika, no to ja nie widzę tam, żeby inną jakąś opinię dać. Ja też uważam, że Pani Burmistrz nie była bezczynna w postępowaniu. Natomiast powołując się na ten artykuł 64, miała prawo prosić o pełnomocnictwo, ponieważ w tym piśmie, tutaj w tej skardze, było napisane, że pismo podpisane przez Pana Ryszarda, mojego pełnomocnika. Ale tak de facto tego pełnomocnictwa nie było. I Pani Burmistrz, opierając swoją decyzję na pozostawieniu skargi bez rozpatrzenia, powoływała się na ten artykuł 64. Jest tu z nami, ja też nie jestem prawnikiem i dlatego uważam, moje zdanie jest takie, skoro Pani prawnik i niezależna kancelaria Pana Bohacika wyraziła podobną opinię, więc też uważam, że Pani Burmistrz nie była w bezczynności i według mnie skarga jest zasadna. Zanim Komisja podejmie decyzję, bardzo proszę jeszcze raz Panią Mecenas o przedstawienie nam właśnie tej kwestii, tego artykułu, który mówi o pełnomocnictwie. Znaczy ja jeszcze raz powtórzę to, co już mówiłam, że w piśmie z 30 lipca jest wprost napisane, w
No, wnoszę rozpatrzenie skargi mojego męża Ryszarda Nowickiego, mojego pełnomocnika, w sprawach z Urzędem Miasta i Gminy w Radce Zdrowia. Z żadnego przepisu kodeksu postępowania administracyjnego nie wynika, żeby przepisów działu drugiego, tam gdzie jest regulowane całe postępowanie administracyjne, w tym również tam jest umieszczony artykuł 64 paragraf 2 oraz przepisów o pełnomocnictwie, że nie można stosować. W związku z tym do tego pisma nie było dołączone pełnomocnictwo. Panie Burmistrz, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie artykułu 64 paragraf 2 w związku z 33 paragraf 2 i 3 wezwała o oryginał lub orzędowy wyświadczony odpis pełnomocnictwa strony i zastosowała rygor również zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, bo o takim rygorze stanowi artykuł 64 paragraf 2 KPA. W związku z tym kolejno, z uwagi na to, że strona nie dołączyła tego pełnomocnictwa, była wręcz zobligowana ten rygor zastosować, czyli pozostawić bez rozpoznania. Czy są jeszcze jakieś zapytania? Czyli tak jak wynika, pani mecenas, podważa pani opinię wojewody, tak? Bo wojewoda co innego cały czas twierdzi. Ja nie podważam opinię wojewody, no to... ja wyrażam swoją opinię. Aha. Ale wojewoda tutaj nie kwestionuje, bo wątpliwości organu nadzoru wzbudziły dwie kwestie. Brak uzasadnienia prawnego w związku ze stanowiskiem Rady Miejskiej w Radce Zdroju co do rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza i zapis umieszczony w uzasadnieniu, że zgodnie z artykułem 229 punkt 3 KPA tylko burmistrz rozpatruje skargę na pracowników mu podległych. Rada Miejska nie jest organem uprawnionym do kontroli, do rozstrzygnięcia postępowania skargowego prowadzonego przez burmistrza. Ten artykuł był błędnie zacytowany i to było podważone w ostatniej opinii, w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania. Czyli teraz uzasadnienie prawne to będzie konkretnie jakie? Żeby wszyscy wiedzieli to uzasadnienie prawne. To to, co o czym pani mecenas prawda, tak? Właśnie, bo to chodzi. Ciężko to będzie uzasadnić. Ale pani przewodnicząca, jeszcze jedno pismo od pracownika prawnego wpłynęło do państwa, do wiadomości i do nas. Też. Że uchwała, która zostanie podjęta po najbliższej sesji, dopiero będzie podlegać ocenie nadzorczej wojewody. Jeżeli nowo podjęta uchwała nadal naruszać będzie przepisy, zostanie wówczas zakwestionowana w trybie nadzorczym. Ale do czego zmierzam? Odnosząc się natomiast do pozostałych dodatkowo podnoszonych kwestii, informuję, że w zaistniałym stanie rzeczy, mając na względzie wolę zmiany przez Radę Miejską w Radce Zdroju we własnym zakresie ocenianej uchwały, nie zachodziła potrzeba oceny przez organ nadzoru czynności podejmowanych w toku postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez Radę, w rezultacie której podjęto tę uchwałę. Tym samym organ nadzoru nie oceniał takich kwestii, jak chociażby w oparciu o jakie materiały komisja rewizyjna analizowała skargę na burmistrza złożoną przez Dąbrowski oraz finalnie na czym swoje stanowisko oparła Rada. To nie było oceniane. Nie, bo nigdy nie jest to oceniane. Ale będzie. No, zastrzeżenia to będzie. I jeszcze tutaj. Czy ktoś jeszcze? Nie, ale to musi być rzecznik. No tyle chciałem. Że po prostu nie wszystkie kwestie jeszcze były rozpatrywane przez nas. Czyli co jeszcze tam będą oceniać? Oprócz tego zaczynamy. Ja myślę, że to, co wojewoda napisał, które dwie kwestie wzbudziły wątpliwość. No na pewno, tak. A ponieważ Rada podjęła taką decyzję, że będzie zmieniać tą uchwałę, czy tam ją uzupełniać, no to dopiero jak ona wpłynie, to organ nadzoru prawnego będzie już całościowo ją rozstrzygać, łącznie z wszystkimi podniesionymi zarzutami zarówno przez klub, jak i przez pana Dąbrowskiego. No ale to może się... A pan Dąbrowski tak odniósł? No bo teraz jak wszyscy... No to my tego nie wiemy.
pisma, skargi złożone przez pana Ryszarda Dąbrowskiego, natomiast nie wiemy, co pan Dąbrowski, czy wnosi coś nowego. Był powiadomiony o dzisiejszym. Natomiast nadzór prawny podkreślił tutaj, bo myśmy tego podnosili, bo pamiętacie państwo na sesji ostatniej, kiedy pani burmistrz tutaj jak gdyby broniła swoich racji, wytłumaczyła nam, dlaczego podjęła taką decyzję i na czym to oparła. W swoim wystąpieniu wielokrotnie podkreślała, że było to ustalane z nadzorem prawnym, z pracownikami, z wojewodą przede wszystkim, z wojewodą, nie z pracownikami, z wojewodą. I tutaj nadzór prawny wyraźnie nam tutaj odpisał, że przeczytam, że pracownik odpowiedzialny za nadzór nad gminą Rabka Zdrój, jak również pracownik będący referentem sprawy dotyczącej skargi Dąbrowskiej, nie potwierdzają natomiast kontaktów z gminą, a w rezultacie udzielania informacji na temat możliwości rozpatrzenia skargi przez burmistrza na pracowników urzędu, pomimo braku stosownego pełnomocnictwa dla osoby wnoszącej skargę w imieniu innej osoby oraz opłat w tym zakresie. Czyli tutaj z tego wynikano, że wszystkie te wywody, które mieliśmy na sesji przedstawione, są nieprawdą. Mamy tu kolejny przykład czegoś, czego nie było. Trzeba to nazwać po imieniu, to było kłamstwo. Więc nie wiem, dlaczego takie były motywy i przesłanki burmistrz, żeby tu tak bronić tego stanowiska. No ale my to mamy jako komisja rewizyjna rozstrzygnąć. No ale generalnie to my się musimy przede wszystkim odnieść w naszym uzasadnieniu do tych zarzutów, które do nas skierował wojewoda, nie do pana, nie do klubu radnych, nie do pana Dąbrowskiego, tylko my do tych dwóch. Uzasadnienie prawne, no i ten źle zacytowany przepis, ale to jest żadna sprawa, bo to już. Szanowna komisja, jaki wniosek? No moje zdanie państwo znacie. Ja też myślę, że trzeba głosować. Tak, to jest za uznaniem skargi za bezzasadną. Proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ale to uzasadnienie prawne, teraz prawne, że było napisane może. Będzie się to napisał. Nie wiem, może proszę jeszcze raz przeczytać to uzasadnienie prawne. Czy może coś dodać jeszcze? W dniu 18 lutego 2016 roku wpłynęło do Rady Miejskiej zawiadomienie o wszczęciu postępowania. Ale samo uzasadnienie prawne, to jest dostępne. Nie, bo bez przebiegu zdarzeń. No, to może jeszcze coś dodać. Komisja rewizyjna stwierdza, że w uzasadnieniu uchwały Rady Miejskiej w Radce Zdroju w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 26 sierpnia został przywołany artykuł 229 punkt 3 KPA o niewłaściwym brzmieniu. Aktualna treść artykułu 229 punkt 3 KPA wskazuje Radę Gminy jako organ właściwy do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności wójta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Błędnie wskazano w uzasadnieniu uchwały Rady Miejskiej w Radce Zdroju nr 18/137/16 z dnia 27 stycznia 2016 roku zgodnie z artykułem, zgodnie z artykułem 229 punkt 3 KPA tylko burmistrz rozpatruje skargę na pracowników mu podległych. Rada Miejska nie jest organem uprawnionym do kontroli rozstrzygnięcia postępowania skargowego prowadzonego przez burmistrza.
W pozostałym zakresie skarga z dnia 26 sierpnia 2015 roku Państwa Dąbrowskich wykracza zaś poza katalog spraw objętych artykułem 227 KPA, bowiem postępowania, które są przedmiotem sporu, czy to w postępowaniu administracyjnym, czy sądowo-administracyjnym, nie mogą podlegać ocenie w ramach postępowania skargowego i tym samym nie podlega ona w tym zakresie trybowi administracyjnemu powołanemu w kolejnych przepisach KPA. To jest do tego drugiego, a pierwszy? 18 lutego 2016 roku wpłynęło do Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego dotyczącego kontroli legalności uchwały Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 26 sierpnia 2015 roku. W toku oceny nadzorczej uchwały organ nadzoru zakwestionował brak uzasadnienia prawnego w związku ze stanowiskiem Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju co do rozpatrzonej skargi na działalność burmistrza oraz odniósł się do zapisu umieszczonego w załączniku nr 1 przytoczonej uchwały, że w uzasadnieniu artykuł 229 punkt 3 KPA został błędnie przywołany. Komisja rewizyjna zapoznała się z powyższym rozstrzygnięciem nadzorczym wojewody, w którym zwrócono uwagę, iż uzasadnienie powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o treści artykułu 239 KPA. Wojewoda zwrócił uwagę, iż artykuł 221 paragraf 3 KPA wskazują na wymóg uzyskania zgody innej osoby na złożenie w istocie w jej imieniu skargi, jednakże kodeks nie stanowi, iż winno to mieć miejsce w drodze pełnomocnictwa czy w formie urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa strony. Podkreślił, że z treści dalszej korespondencji kierowanej do burmistrz Rabki Zdroju można wywieść, iż taka zgoda osoby trzeciej została wyrażona. To wszystko, dziękuję bardzo. Czy ktoś chce wynieść jakieś uwagi do uzasadnienia? No to dziękuję bardzo. Wolne wnioski, są jakieś wolne wnioski? Nie ma. To zamykam posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani.